Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na styczeń 2024 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla was, resztę zostawcie. A jeżeli to czytanie to kompletnie nie wasza bajka, nie interesuje was, nie dotyczy waszej sytuacji, to sprawdźcie proszę swój ascendent, księżyc, bądź swój znak wenusowy, jeżeli interesują was bardziej sprawy miłosne. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. Znajdziecie tam m.in. link do takiego mojego krótkiego filmiku, w którym wyjaśniam wszystko co, jak, po co, na co, więc warto się z nim zapoznać. No i moje drogie panny, pamiętajcie o łapeczkach w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę, to nic nie kosztuje, a może tym razem nie będziecie kochani ostatni. Więc zostawiajcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo miło. Oczywiście jak macie ochotę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie ten film. Każda forma wsparcia jest naprawdę bardzo cenna, więc z góry za nią dziękuję. Dobra panny, lecimy. Co będzie waszym wyzwaniem w miesiącu styczniu? Paś denarów. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Ósemka kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Sprawiedliwość. Co jest podstawą tej sytuacji? Dziesiątka mieczy. Co macie w głowie, w serduszku? Królową denarów. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Dziesiątka buław. Wasza energia? Szóstka mieczy. Energia z zewnątrz? Dwójka denarów. Nadzieje bądź obawy? Siódemka denarów. I wynik bądź rada? Rycerz denarów. Dużo denarów, kochani, więc może chodzić o sprawy finansowe, ale zaraz sobie będziemy patrzeć. Paś buław na spodzie, kochani. O, no dobra. I lecimy. Talia dopowiadająca jest. Zaczynamy. Kochani, wasze wyzwanie na miesiąc styczeń. Paś denarów. Otworzyć się na coś nowego. Paś denarów to może być nowy związek, nowa praca, wejście na jakiś wyższy poziom, kreatywne przedsięwzięcie, jakaś nauka. I tutaj faktycznie trzeba będzie się w pełni zaangażować, trzeba będzie zachować taką ciekawość, otwartość na to, no ale to może stanowić dla was właśnie wyzwanie. Zaraz sobie sprawdzimy, o co konkretnie chodzi. No i co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Nie wiem, czy pomagać, czy przeszkadzać, kochani, ale zdecydowanie zostawienie tego, co nie służy. No to raczej pomagać, tak? Zostawienie tego, co nie służy, za sobą, pójście właśnie w nowym kierunku. Dla części z was ktoś może wrócić do waszego życia. Dla części z was może też szykować się jakaś przeprowadzka, podróż, wyjazd. Dla części z was nawet powrót do domu, bym powiedziała, albo w rodzinne strony. Zaraz sobie sprawdzimy, o co konkretnie chodzi. Paś denarów najpierw. Paś denarów. Paś denarów. Ósemka pentakli. As mieczy. I królowa buław. Rydwan. Szóstka buław. I ósemka kielichów. Śmierć. Koło fortuny. Świat. Wow. No kochani, powiem wam, że faktycznie tutaj jakaś przeprowadzka albo wyjazd wisi na włosku i to może rozpocząć jakiś nowy rozdział w waszym życiu. Kochani, trochę mi to wygląda na właśnie sprawy rozwoju, edukacji, bądź zmiany miejsca zamieszkania w celu na przykład właśnie znalezienia nowej pracy albo rozpoczęcia nowej pracy. Wygląda mi na to, kochani, że wyzwaniem u was będzie zostawienie faktycznie czegoś za sobą, zostawienie czegoś za sobą, bo tutaj ta ósemka kielichów po raz kolejny nam się pojawia. Dla części z was wygląda mi na to, że część z was rozpocznie tutaj albo jakieś nowe studia, albo jakąś nową pracę, w której faktycznie będzie dużo do nauki, ale wy jesteście zdeterminowani, otwarci, żeby tutaj się, kochani, czymś takim zająć, żeby spróbować pójść dalej. No, jesteście w takiej energii bardzo mocno sukcesu, bym powiedziała, bo i szóstka buław i rydwan mówią o tym sukcesie,
mówią o tym zwycięstwie, mówią o pokonaniu wszelkich trudności. Ale żeby to osiągnąć, kochani, faktycznie tutaj trzeba przejść swoistą transformację i coś zakończyć, żeby w pełni to koło fortuny mogło się toczyć dla Was do przodu. Ósemka kielichów, no właśnie, i śmierć. Może trzeba będzie coś zostawić ostatecznie za sobą. Myślę, kochani, że dla części z Was już coś tutaj się zakończyło. Nie wiem, czy to jest małżeństwo, czy jakaś współpraca, czy jakiś rozdział ogólnie w życiu, ale tutaj ostatecznie trzeba będzie emocjonalnie jeszcze to puścić po to, żeby właśnie ruszyć naprzód i żeby to koło fortuny mogło tutaj faktycznie ruszyć w odpowiednim dla Was kierunku. Zobaczmy w takim razie tą ósemkę kielichów, która nam się tutaj pojawiła. Głupiec. Piątka kielichów. No i trójka kielichów. Siódemka kielichów, trójka buław i dziewiątka pentakli. I to jest to, kochani, bo u Was decyzja będzie na zasadzie pójść w nowe czy naprawić to, co stare. I to dla części z Was, tak jak mówię, to może być jakieś przedsięwzięcie, to może być relacja, to może być współpraca, ale czuję, kochani, że tutaj karty tak jakby mówią, idź naprzód, rozpocznij nowy rozdział, bo faktycznie jest tutaj taka energia pojednania, tak jakby ktoś z przeszłości, ktoś z kim może została zaburzona ta sprawiedliwość, ktoś z kim zakończyliście jakiś trudny rozdział, będzie chciał naprawić tutaj coś. Z trójką kielichów będzie chciał spróbować jeszcze raz, będzie zaproponuje Wam znowu współpracę, nową przyjaźń. Zaproponuję Wam pojednanie w relacji, ale tutaj jest, kochani, taka informacja, że Wy musicie zrobić krok naprzód, ponieważ ta osoba w jakiś sposób może blokować Was przed rozwojem, możecie po prostu stracić tutaj jakąś okazję, jeżeli pozostaniecie w jakiejś iluzji i pozostaniecie w pułapce, którą ta osoba dla Was stworzyła. Ja nie mówię, że to jest jakaś toksyczna relacja, ale czuję, że ta osoba ogranicza w jakiś sposób Wasz wzrost, albo ta sytuacja, ta współpraca ogranicza Was wzrost, a tutaj, kochani, wraz z tą wolnością macie szansę na rozwój, macie szansę, żeby stworzyć swoje własne imperium albo pójść w kierunku osoby, z którą będziecie mieli szansę to imperium zbudować. Więc uważajcie na wątpliwości w związku z pojawieniem się kogoś właśnie z przeszłości, z pojawieniem się z kogoś, kto już raz zrobił Wam krzywdę, kto już Was zaraz zostawił, kto zrobił Wam jakąś przykrość. Myślę, kochani, że ta karta ósemki kielichów tutaj mówi, odwróć się od tego i ruszaj naprzód, bo otwiera się przed Tobą właśnie nowy rozdział, który przyniesie Ci dużo niezależności, który przyniesie Ci lepsze relacje, który przyniesie Ci przede wszystkim tutaj jakiś zupełnie nowy początek. Kochani, co odchodzi do przeszłości? No właśnie ten rodzaj sprawiedliwości, czyli jakaś relacja, małżeństwo, może tutaj jakiś rozwód nastąpił, dla części z Was ktoś rozwiązał z Wami umowę. Myślę, kochani, że ma to coś wspólnego z faktem, że ktoś tu nie do końca był szczery i coś zostało zrobione za Waszymi plecami. Poczuliście się zranieni w jakiejś sytuacji. Właśnie, nie wiem, ktoś Was zrobił w konia, w bambuko, jak to się mówi, tak? Ktoś nie był wobec Was szczery, ktoś coś robił za Waszymi plecami, ktoś... ni z gruszki, ni z pietruszki się z Wami rozstał, rzucił Wam wypowiedzenie, wręczył papiery rozwodowe albo stwierdził, że się wyprowadza z domu, tak? Także myślę, że nie spodziewaliście się tutaj jakiegoś zakończenia, ale to zakończenie nastąpiło i było bardzo dla Was bolesne w jakiś sposób. Jest bolesne dla części z Was właśnie w jakiś sposób. Zobaczmy tą dziesiątkę mieczy. Paź buław. Trójka mieczy, dokładnie. Jakieś wiadomości, przykre wiadomości. Cesarz, no kochani, dla części z Was faktycznie jest tu kwestia małżeństwa albo kwestia współpracy właśnie. Szef, szefowa mógł rzucić Wam po prostu jakimś pismem z wypowiedzeniem, bo ewidentnie tu są jakieś wiadomości. Wiadomości zarówno właśnie w postaci paź buław, jak i tutaj właśnie te listy, które czyta ta kobieta. Także otrzymaliście wiadomość taką totalnie, mam wrażenie, niespodziewaną, że coś się kończy, i że nie będzie tego dalej, tak? Także ktoś tu zerwał z Wami znajomość, zerwał z Wami współpracę, i coś, co miało być stabilne, kochani, tak jakby rozpadło się totalnie, a Wy poczuliście się zranieni tą sytuacją. No i kochani, tymczasem właśnie coś, w co długo inwestowaliście, że tak powiem, tutaj się rozpada. No i po raz kolejny dziesiątka mieczy. No i wygląda na to, kochani, że z tą dwójką mieczy stoicie na rozdrożu, nie wiecie, co macie dalej zrobić, ale czuję, kochani, że z tą dwójką mieczy też właśnie tutaj pojawia się jakaś światełko w tunelu, jakaś szansa właśnie na pójście do przodu. Nowa miłość być może, albo nowa współpraca, która może okazać się dla Was stabilna. Ale przede wszystkim, kochani, widzę, że teraz jesteście w takiej energii naprawdę bardzo przykrej, takiego rozdarcia, takiego żalu,
ponieważ coś, co budowaliście do tej pory, niestety legło w gruzach i wy kompletnie się tego nie spodziewaliście. Mam wrażenie, że to po prostu trzasło moment. Przez dosłownie to był ułamek sekundy i kompletnie nie przeczuwaliście, że to w ogóle nadchodzi. Moje panny, co macie znowu już w głowie, w sercu? No chcecie tej stabilizacji, chcecie poczucia bezpieczeństwa, chcecie ciepła domowego ogniska, chcecie stabilnej pracy, dobrych zarobków. Tego chcecie, to macie w głowie, to jest waszym celem. Zobaczmy tą królową denarów. Dziewiątka kielichów. Dokładnie, chcecie spełnić swoje marzenia, chcecie osiągnąć szczęście, chcecie być usatysfakcjonowani ze swojego życia, z osobą, przy której możecie się rozwijać. Król kielichów. Chcecie poczuć spokój wewnętrzny. Siła. I odzyskać swoją siłę. Odzyskać swoją siłę przede wszystkim. Myślę, kochani, że właśnie u Was taka okazja się nadarzy, żeby poznać kogoś nowego, albo żeby pójść w zupełnie nowym kierunku i ten kierunek da Wam siłę. Aczkolwiek tutaj trzeba będzie, mam wrażenie, pożegnać pewne osoby ze swojego życia. No widzicie, coś niespodziewanego wkroczy w Wasze życie, albo już wkroczyło w Wasze życie. To może być potencjalnie jakiś nowy romans, albo jakaś charyzmatyczna osoba, która zaproponuje Wam tutaj nowy początek. I to zmusi Was do odejścia od tego, co faktycznie nie służy. Zmusi Was do tego, żeby pójść w nową stronę. Aczkolwiek, no właśnie, kochani, tu jest trochę takiej mieszanej energii, bo z drugiej strony mogą przyjść inne wiadomości, tak jakby ci rycerze są przeciwstawnie do siebie ułożeni. Więc z jednej strony, kochani, może pojawić się zupełnie szansa na nowy rozdział, który popchnie Was w nową stronę. Z drugiej strony może pojawić się osoba, która Was skrzywdziła właśnie z propozycją słuchaj, naprawmy to, jeszcze wróćmy w tym kierunku. I tu może pojawić się takie rozbicie u Was, moje drogie panny. Aczkolwiek, kochani, mam wrażenie, że mówię, ta śmierć tutaj jest konieczna w jakiś sposób, żebyście mogli się uleczyć i ostatecznie zakończyć właśnie ten trudny rozdział i rozkwitnąć, bo cesarzowa na spodzie zapowiada Wam czas obfitości, czas podążenia we właściwym kierunku, czas ruszenia do przodu, ale żeby to zrobić, kochani, ostatecznie musicie pożegnać tutaj jakąś przeszłość i ostatecznie wykreślić kogoś ze swojego życia, kogoś, kto naprawdę zrobił Wam bardzo jakąś nieprzyjemną rzecz. No i kochani, co przyniesie niedaleka przyszłość? Dziesiątka buław. Wiecie co? Będzie jeszcze trochę zmagać, będzie jeszcze trochę ciężkiej energii, ale z drugiej strony dziesiątka buław zapowiada zakończenie właśnie jakiejś trudnej sytuacji i zakończenie jakiegoś takiego ciężkiego okresu w swoim życiu. Do części z Was może to być jeszcze pozbieranie swoich rzeczy, ostateczne rozliczenia, właśnie te sądowe sprawy, tak? Będzie jeszcze zmagań, ale kochani, jesteście u mety. To, co najgorsze się dla Was kończy. I w końcu będziecie mogli wkroczyć właśnie w jakiś nowy rozdział. Zobaczmy tą dziesiątkę buław. Właśnie, szóstka buław, kochani. Dwójka buław. Król Pentakli, bardzo fajnie. I właśnie to jest to, moi drodzy, że pojawi się u Was szansa, żeby podjąć odpowiednią decyzję co do przyszłości. Pojawi się u Was szansa, żeby w końcu zakończyć to, co złe i ruszyć naprzód. Pojawi się szansa, kochani, na to, żeby odnieść jakiś sukces i odzyskać swoją stabilizację. Może pojawić się potencjalnie dobry partner na przyszłość, może pojawić się ktoś dobry do współpracy. I to jest coś nowego. To jest coś nowego, co wkroczy w Wasze życie. Ale Wy będziecie stać na rozdrożu. Czy zostać przy starym, czy ratować jeszcze to, co stare, czy faktycznie pójść w coś nowego. Kochani, dwójka buław zachęca nas do eksplorowania nowych ścieżek. Zachęca nas do próbowania czegoś nowego. Zachęca nas do otwarcia się na nowe możliwości, ponieważ te nowe możliwości ewidentnie, kochani, mogą przynieść Wam tutaj dużo zadowolenia, szczęścia, radości, no i stabilizacji, której tak bardzo potrzebujecie. Tymczasem właśnie tutaj na spodzie mamy dosyć taką trudną energię, bym powiedziała. Mamy tą siódemkę mieczy, rycerza pentakli i mamy diabła. No i siódemkę buław, piątkę buław, dziewiątkę mieczy, siódemkę... Wiecie co, ja tutaj czuję w tym wszystkim tą energię właśnie tej osoby potencjalnie, która właśnie wyjdzie do Was z jakąś inicjatywą i będzie chciała wrócić. Myślę, kochani, że ktoś tu będzie Was mamił jakimiś obietnicami, ktoś tu będzie Was mamił
poprawką, zmianą, zmieniłem się, ktoś tu może mieć problemy z alkoholem albo z narkotykami, ktoś tu będzie Wam mówił, że zapisał się na odwyk i tego typu rzeczy, szef potencjalnie może Wam opisy, nie wiem, obiecywać właśnie jakieś wynagrodzenie, jakieś super pieniądze, partner, partnerka może Wam obiecywać, że tu się zmieni, że się bardziej zaangażuje. Tymczasem, kochani, ja tutaj widzę, że powinniście naprawdę wysoko podnieść swoje granice, bo z piątką buław i z dziewiątką mieczy to jedyne, co może Wam wnieść do Waszego życia, to jest chaos i stres i nieprzespanie. Pane noce. Wy już dużo przyszliście z tą osobą i nie pozwólcie, żeby mąciła Wam w głowie i blokowała Was przed pójściem naprzód, bo to, dokąd zmierzacie, tutaj coś nowego, mówię, się dla Was otwiera i to nowe przyniesie Wam przede wszystkim niezależność, przede wszystkim taką zadowolenie z siebie. Myślę, kochani, że właśnie tutaj jedyne co, to powrót tej przeszłości może sprawić, że wpadniecie znowu w taką pułapkę iluzji i niepewności i zostaniecie, że tak powiem, oszukani w jakiś sposób po to, żeby nie pójść naprzód. A tymczasem, kochani, pojawi się dla Was właśnie zupełnie coś nowego, zupełnie nowa opcja, która pozwoli Wam zakończyć ten trudny rozdział. I tu jest ważne właśnie, żeby nie obracać się za siebie, żeby nie oglądać się za siebie, tylko faktycznie ruszyć do przodu i zostawić ten cały syf za sobą. Zostawić tę trudność, ten ból, ten żal i te obietnice bez pokrycia. Przede wszystkim obietnice bez pokrycia. Bo Wy, kochani, jesteście w energii tej szóstki mieczy. I to jest super, bo szóstka mieczy mówi o tym, że zostawiam to, co było i ruszam naprzód. Tam, gdzie spokojne wody. Tam, gdzie mogę odetchnąć. Tam, gdzie nie ma stresów. Tam, gdzie nie ma zmartwień. Tam, gdzie mogę poczuć się bezpiecznie. Kochani, z szóstką mieczy naprawdę jakaś podróż, przeprowadzka jest u Was, kochani, możliwa. Więc część z Was wyprowadzi się od partnera, wyprowadzi się z domu, wyprowadzi się w inne miejsce. Może to być też kwestia oczywiście powrotu gdzieś tam w rodzinne strony. Ale podróż jak najbardziej jest tutaj jakaś na horyzoncie. Jeżeli nie fizyczna, to na pewno natury mentalnej i emocjonalnej, podczas której zostawicie to, co nie służy i ruszycie naprzód. Zobaczmy tą szóstkę mieczy. Dziewiątka była. Dokładnie, bo Wy jesteście zmęczeni tym, co było. No, sprawiedliwość. Rycerz kielichów i ósemka kielichów, pięknie, rycerz mieczy, śmierć. I to jest super. Moi drodzy kochani, do części z Was możecie otrzymać jakieś ważne dokumenty potwierdzające rozstanie albo rozwiązanie jakiejś umowy. Dla części z Was możecie otrzymać też jakieś dowody, które pozwolą Wam ruszyć naprzód. Dla części z Was uzmysłowicie sobie prawdę, dostrzeżecie prawdę w tej sytuacji a propos ciężkich zmagań, które mieliście i stwierdzicie, że nie chcecie do tego wracać i po prostu ruszacie naprzód za głosem własnego serca. Jedno jest pewne, kochani, sprawiedliwość będzie królować. Prawda będzie królować w tej sytuacji i Wasza świadomość prawdy. Myślę, kochani, że podczas kiedy ktoś jeszcze będzie chciał powrócić do Waszego życia, myślę, że Wy już będziecie znać prawdę na ten temat i nie omieszkacie powiedzieć swojej prawdy, co ostatecznie zakończy tutaj jakiś rozdział i pozwoli Wam uleczyć swoje serce i zakończyć ostatecznie właśnie to wszystko, po to, żebyście mogli rozkwitnąć i skupić się na sobie i na swoich potrzebach. Kochani, ewidentnie Wy też ruszacie właśnie w nowym kierunku, przechodzicie taką swoistą transformację, kończąc coś, co Wam nie służy i otwierając się na nowe możliwości. Myślę, kochani, że jest to bardzo owocny czas dla Was, w którym naprawdę będziecie mieli szansę poczuć się spokojniej przede wszystkim, uspokoić swoją głowę, uspokoić swoje myśli i poczuć takie potrzeby swojego serca i pójdziecie we właściwym kierunku, wybierzecie właściwy kierunek. No i właśnie, kochani, co z zewnątrz? Z zewnątrz macie dwójkę denarów i czuję, kochani, że to są te dwie możliwości, te dwie ścieżki. Co zdecydujesz, tak? Zostaniesz przy starym, czy idziesz w coś nowego? Tutaj, kochani, na pewno pojawi się jakaś dodatkowa opcja dla Was. Dodatkowa opcja, która popchnie Was w kierunku właśnie zupełnie innym, niż do tej pory jesteście. Zobaczmy tą dwójkę denarów. Arcykapłan... kochankowie. I piątka mieczy. Ci kochankowie wylecieli trochę bokiem, ale okej, dobra, niech i tak będzie. Czwórka kielichów, księżyc, ósemka mieczy. I właśnie to jest to, moi drodzy. I z jednej strony macie powrót kogoś z przeszłości. Macie powrót kogoś, kto już raz zrobił Wam kuku. I kto już raz wbił Wam nóż w plecy. I ta osoba powróci pod postacią arcykapłana, czyli dobrego szefa, wspaniałego męża, wspaniałej żony, cudownego przyjaciela, rodzica, czy kogokolwiek. I będzie Wam okazywać tą czułość, propozycję,
relacje, współpracę, a tymczasem znowu coś tu cholera jest za plecami nie tak. Uważajcie, ta osoba jest bardzo podstępna, ta osoba nie chce was puścić i nie chce, żebyście dostrzegli prawdę w tej sytuacji. Nie wiem, co jest celem tej osoby, ale tak jakby ta osoba chce, żebyście zostali w klatce takiej mentalnej, żeby mieć na was, nie wiem, wpływ. Myślę, że ta osoba naprawdę może bardzo namieszać w waszym życiu i sprawić, że będziecie wątpić właśnie w tą podróż, w ten wyjazd, w to pójście właśnie w nową ścieżkę. Uważajcie, kochani, bo ta osoba może tutaj ostro namieszać i nie chciałabym, żeby to było właśnie w ten sposób, że zostaniecie przy starym, bo to, co stary, ja tutaj widzę dużo fałszu, dużo takiej chęci dominacji, dużo trzymania was w klatce, to jest bardzo negatywna energia, więc bądźcie ostrożne, moje drogie panny. Ale chciałabym zobaczyć tą drugą opcję, bo druga opcja naprawdę wygląda korzystnie. Czy coś tu a propos drugiej opcji jeszcze się dowiemy? Świat. Paść kielichów i umiarkowanie. I właśnie to jest to, kochani. I to jest to. I to jest ta druga możliwość, nad którą się będziecie głowić. To jest szansa na zakończenie jakiegoś cyklu i otwarcie się na nowe. To jest szansa, żeby pójść za głosem serca. To jest szansa na poznanie kogoś niewinnego, dobrego, o dobrym sercu. To jest szansa na kreatywne wyzwanie, na spróbowanie czegoś nowego. I to jest szansa na ukojenie i uleczenie waszej duszy. To jest szansa na to, żeby poczuć spokój i równowagę i żeby stworzyć coś nowego. Myślę, kochani, że tutaj wasi aniołowie i wasi przodkowie będą przy was i będą wskazywać wam tą właściwą drogę. Tylko ważne jest, kochani, żebyście tutaj kierowali się tym sercem, bo to serce będzie słuchać i to serce będzie was prowadzić. Bo tutaj ta przestrzeń głowy może być jeszcze w przeszłości. Może pojawić się energia autosabotażu. Może pojawić się energia gdzieś tam jakichś wspomnień. Ta osoba może wami tak zmanipulować, że właśnie zwątpicie w ten ruch do przodu. A tymczasem serce nie da się zmanipulować. Serce kocha pełnią życia, w czystej prawdzie, więc słuchajcie tutaj swojego serca, ponieważ ono poprowadzi was właściwą stronę. Tutaj nie będzie wątpliwości, kochani, tylko ten ruch do przodu, właśnie w kierunku tej dziewiątki pentakli, czyli niezależności, czyli dobrych finansów, czyli w kierunku osoby, której naprawdę można zaufać. Mhm. Kochani, nadzieje bądź obawy, siódemka denarów. No macie nadzieję, że wasze inwestycje zostaną wam takie wynagrodzone, że zostaną zwrócone, że to, w co teraz zainwestujecie, przyniesie wam jakieś obfite owoce, czy to w formie pieniężnej, czy w formie emocjonalnej, czy w formie takiego bezpieczeństwa i spokoju. No a co na koniec, kochani? Na koniec mamy rycerza denarów. Jako rada rycerz denarów mówi: nie śpiesz się. Zachowaj cierpliwość, rób jeden krok naprzód. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, sprawdź teren. Nie śpiesz się z rozwojem, niech to wszystko rozwija się w sposób naturalny. Nie postępuj pochopnie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, tak? To jest tutaj ważne. Rycerz denarów jako wynik mówi: spokojny, stabilny rozwój, czy to relacji, czy to jakiejś sytuacji, czy jeśli chodzi o sprawy finansowe. Tutaj może nie będzie kokosów od razu, nie będzie nie wiadomo jakich pieniędzy, ale na pewno jest tutaj szansa na piękny rozwój i jest tu obietnica obfitości w przyszłości. Rycerz denarów, pamiętajcie, że jest jedynym rycerzem, który zawsze dochodzi do celu, więc tutaj macie szansę naprawdę zrealizować coś bardzo ważnego dla was i osiągnąć swoje cele. Zobaczmy tego rycerza denarów na koniec. Dziesiątka pentakli. Arcykapłanka. I sąd ostateczny. Pięknie. Mag. Dziesiątka buław. Gwiazda. Rydwan, dwójka kielichów, a z kielichów. Ho, 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 panienki, co tu się dzieje? Powiem wam, kochani, tak. Stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, budowanie rodziny i dobre pieniądze są przed wami. Do tego, kochani, zmierzacie. Dlaczego? Ponieważ kierujecie się głosem intuicji. Pozwalacie jej się prowadzić. Dlatego, że, kochani, jesteście na takim wyższym poziomie świadomości a propos tego, co się wydarzyło i rozumiecie wszystko i po prostu podążacie w kierunku czegoś lepszego. Dlatego, kochani, że jesteście wolni od przeszłości, wolni od zobowiązań, wolni od osób, które was hamowały. Tutaj jest, kochani, ewidentne pójście do przodu. Bez tego, bez tego, bez tego, bez tego syfu, bez tego, bez tych trudnych emocji. Jesteście, kochani, wolni, a wraz z tą wolnością przychodzi spełnienie waszych manifestacji, zakończenie trudnego rozdziału, uleczenie, spełnienie marzeń odnośnie pokonania właśnie trudności, pójścia do przodu. Też, tak jak mówię, szczęśliwa podróż, przeprowadzka, która będzie prowadzić was w kierunku
kierunku czego? Cudownego partnerstwa. Czy to na poziomie przyjaźni, czy to na poziomie zawodowym, czy na poziomie miłości. Otwiera się dla Was coś nowego, budują się nowe, solidne fundamenty dla Was, kochani. Tak jest, pasja, namiętność. Tutaj jest zdecydowanie, kochani, nowy początek. Nowy początek, w którym przede wszystkim poczujecie taką lekkość, że już nie dźwigacie tego ciężaru, że zaczynają się manifestować Wasze marzenia, że zaczynacie czuć się szczęśliwi, że jesteście wolni od przywiązań, wolni od toksyczności, że zaczynacie naprawdę budować swoją stabilność, swoją stabilizację. I to jest to, kochani, to jest to otwarcie się na nową ścieżkę. Wyjście poza strefę komfortu i poza uwiązania, takie poza kogoś, kto Was też kontrolował w jakiś sposób. Jesteście spokojni i też dajecie się prowadzić swoim aniołom. Otwiera się dla Was nowy rozdział. Pokonujecie trudności, idziecie po sukces. I tam, kochani, czeka Was szczęście, spokój, prawdziwa miłość, dobre pieniądze, radość z życia, może dzieci, może rodzina, ale całe to czytanie mówi po prostu: zostaw to, co było. Nie wracaj do tego. Nie wracaj, zostaw. Czeka na Ciebie coś lepszego. I mam nadzieję, że właśnie to nowe, to lepsze wybierzecie, moje drogie panienki. No dobra, zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla Was, kochani. Zobaczmy kartę wyroczni. Orphaned, dokładnie, osierocony. No, tutaj mamy come to the edge, zaryzykuj, wskocz. Płyń na spokojne wody, dokładnie, spodziewaj się jakichś ważnych wiadomości, otwórz się na te wiadomości, ale kochani, to jest karta przede wszystkim tego, że teraz czujecie się, jakbyście byli sami, ale otworzy się dla Was coś, co naprawdę wniesie w Wasze życie dużo słońca, dużo radości, dużo poczucia spełnienia. Ach, karta numer 5, osierocony, strona numer 8, te numery mogą być dla Was ważne w nadchodzącym miesiącu. Główne znaczenie karty, poczucie straty, kryzys egzystencjalny, poczucie, że tu nie pasujesz, potrzeba przynależności, niepewność w danym miejscu. Wszystkim nam przeznaczone są kontakty z innymi ludźmi, w rodzinie, towarzystwie, większej kulturze. Żaden człowiek nie jest wyspą i ważne jest, aby rozpoznać, kiedy bycie częścią zamiast oddzielenie od jest kluczowe dla naszego dobrego samopoczucia. Problemem jest potrzeba znalezienia miejsca, do którego pasujemy. Bądź szczery ze swoją wewnętrzną prawdą i wartością. Możliwe, że nie identyfikujesz się z grupą lub społeczeństwem tak jak kiedyś i potrzebujesz znaleźć coś nowego. Możesz czuć głębokie poczucie straty lub zagubienie. Nazwij swoje poczucie przynależności i uwierz, że znajdziesz miejsce z ludźmi o takim samym myśleniu i duchowości. Dobrze jest uwolnić się od presji, że musisz się wpasować. Nie każdy Cię zrozumie. Czas iść naprzód. Te ostatnie słowa są ważne. Czas iść naprzód. Ach, miłość. Gdy się zmieniasz, wzrastasz i rozwijasz, szukasz wsparcia. Jednak możesz się rozczarować i zostać zroniony przez innych, którzy nie dają Ci tego, co potrzebujesz, co czujesz, że potrzebujesz. Być może oddalasz się od tego związku, ponieważ jesteś w innej fazie swojego rozwoju. Być może jesteś w nowym związku i odkrywasz, że nie dzielicie tych samych pragnień i przekonań. Czujesz się przez to porzucony, niezdolny dotrzeć do tego intymnego miejsca pełnego spokoju oraz przynależności. Wsłuchaj się w swoje serce. Wszechświat Cię zna i kocha i kieruje w stronę osób, które zaakceptują Cię takim, jaki jesteś. Nie idź na kompromisy tylko po to, żeby gdzieś przynależeć. To nie będzie warte ceny, którą zapłacisz. I praca. Karta ta przypomina, że nie możesz być wszystkim dla wszystkich. Nie będziesz popularny wśród wszystkich i musisz się z tym pogodzić. Bądź jasny w swojej misji, w swojej marce, w środowisku pracy i w swoim udziale na tym świecie. Musi to być oparte na autentyczności, nie na tym, co uważasz, że się podoba innym i czego, według Twojego mniemania, pragną. Przyciągniesz obfitość, będąc w pełni sobą. Pozostań na swojej ścieżce. To na niej będziesz błyszczeć i osiągniesz sukces. Widzicie? Nie ma co na siłę czegoś naprawiać. Tylko po to, żeby być. Tylko po to, żeby coś tworzyć. Tylko po to, żeby czuć przynależność do kogoś. Że jesteśmy w związku, że jesteśmy w większym gronie gdzieś tam. Czas to zostawić. Czas otworzyć się na nowe.
czas z taką wolnością i otwartością otworzyć się na nową ścieżkę, bo to jest ścieżka, którą manifestujecie, kochani. I która, tak jak mówię, przyniesie Wam dużo sukcesów, która przyniesie Wam otwarty umysł, która przyniesie Wam równowagę i która przyniesie Wam szczęście, radość i poczucie spełnienia. I tego Wam życzę, moje drogie panny. Tego Wam życzę z całego serca, żebyście nie udawali kogoś, kim nie jesteście, żebyście nie próbowali się przyporządkować, żebyście nie wybaczali tylko dlatego, że, nie wiem, takie są oczekiwania, być może właśnie innych osób albo osób, z którymi się otaczacie. Nie, czas ruszyć do przodu. Czas przyjąć nową ofertę i otworzyć się na zupełnie nowy rozdział. Wszystkiego dobrego, moje drogie panny. Powodzenia Wam życzę. Udanego miesiąca. Szczęśliwego nowego roku. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Buziaki. Pa, pa.